Wszechświat to jeden wielki sen. Według wielu najstarszych tradycji z całego świata, cały nasz wszechświat to jeden wielki umysł, często identyfikowany z umysłem Boga bądź Absolutu. Jeżeli wszystko naprawdę jest umysłem, to również wszystko, co istnieje w tym umyśle, jest wyłącznie mentalną kreacją, tak jak my możemy sobie wyobrazić czy zwizualizować różne rzeczy. Dlatego, czy cały nasz wszechświat, czy całe istnienie może być jednym wielkim snem? W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć Tobie co nieco na ten temat. Jeżeli chodzi o te wszystkie kosmologie i o te wszystkie też filozoficzne punkty myślenia, jeżeli chodzi o nasz wszechświat, jego działanie oraz powstanie, to w wielu najstarszych tradycjach jest mowa o tym, że wszechświat jest mentalny. Na przykład w kosmologii starożytnego Egiptu na początku jest atom, całość, wszystko, który często jest nie do opisania, ponieważ jest wszystkim, co istnieje, jest pierwszym źródłem, prazasadą, a po nim wyławiają się i tak naprawdę są jego charakterystyczną cechą prawody, nieskończone wody potencjału Nun. I tak naprawdę wszystko, co dzieje się według Egipcjan we wszechświecie, jest tworzone poprzez logos, poprzez myśl, która potem manifestuje się jako słowo Boga, które doprowadza do powstania najpierw danych bogów, potem danych światów, na przykład ziemi, a potem na przykład człowieka czy różnych innych rzeczy. Według tego systemu myślenia wszystko tak naprawdę wyłoniło się z tego słowa Boga w tym nieskończonym prapotencjale. Czyli patrząc na to, że ten atom jest wszystkim, tak? To wszystko, powiedzmy, w tym absolucie jest wyłącznie wyobrażeniem atoma i tworzy się w zależności od jego woli, tak samo jak my możemy wyobrażać sobie różne rzeczy. Czyli wszystko jest w jakimś stopniu snem. I kiedy atom myśli sobie, że koniec tego wszechświata, to wszystko jest niszczone i wszystko powraca do tego stanu wielkiego, nieskończonego potencjału. I co ciekawe, tylko atom jest niezniszczalny, czyli atom może wszystkie swoje kreacje mentalne zniszczyć, a atoma siebie nie może, ponieważ atom jest wszystkim, co istnieje i nie istnieje nic poza atomem. Podobnie jest w kosmologii starożytnych Indii, gdzie mamy mowę o Brahmanie i tutaj mamy dosłownie mowę o tym, że jest to pierwotna praświadomość i wszystko, co istnieje, takie źródło świadomości i wszystko z Brahmana wychodzi i wszystko do Brahmana wraca. Brahman jest wszystkim, Brahman jest świadomością. Tutaj mamy bardziej taką szczegółową wzmiankę o tym, że świadomość jest wszystkim, co istnieje. Jeżeli świadomość jest wszystkim, co istnieje, tym absolutem, to w tym przypadku wszystko, co ewentualnie powstanie w tym absolucie, jest też taką wyobraźnią. Stąd też powiedzenie o tym, że tylko Brahman jest tą rzeczywistością absolutną, a cała reszta jest wyłącznie iluzją nazywaną Mają. I co ciekawe, podobnie myśleli starożytni Grecy, którzy uważali, że jest osobny świat idei, z którego manifestuje się wszystko tutaj na Ziemi w formie fizycznej. I w tym świecie idei mamy na przykład idealne koło, które jest wyobrażone. I na przykład tutaj głównie w platonizmie wszystko jest tak naprawdę w wyobraźni Boga, w logosie. I ten logos jest kluczem, ponieważ ten logos występuje też między innymi w Biblii. W Ewangelii Świętego Jana czytamy, że na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Jednak to słowo w oryginalnym greckim to logos. I ten logos często tłumaczy się jako słowo, lecz to oznacza również umysł. Ale w samej filozofii często logosem nazywamy taką myśl porządkującą, taki schemat, czyli coś, co możemy nazwać taką boską też w filozofii często ideą, która porządkuje cały świat.
świat. Czy jak widzimy, znowu wszystko może być w tym umyśle Boga i wszystko może być porządkowane poprzez tą myśl i poprzez to Słowo Boże, które po prostu manifestuje całą tę wyobraźnię. Jak widzimy, wszystko w tym samym jest jedną wielką iluzją. Jeżeli chodzi o to, to nawet patrząc z takiego logicznego punktu widzenia, jeżeli mamy absolut, który jest wszystkim, no to jedyne, co może powstać, nie może być nic poza absolutem, ponieważ mówimy tu o wszystkim, jedyne, co może powstać, to coś, co jest w tym absolucie. Stąd też takie filozoficzne pytanie, czemu jest coś, a nie nic. I właśnie to coś, jak widzimy, może być wolą tego absolutu, jeżeli istnieje coś takiego jak ta wola absolutu, przez to cokolwiek istnieje. I patrząc na taki filozoficzny absolut, wszystko jest w tym absolucie i właśnie mówiąc tutaj tak jak te starożytne kultury, że ten absolut ma jakąś część świadomą i że wszystko jest mentalne. Tak jak w hermetyzmie mamy mowę o mentalnym wszechświecie, że nasz wszechświat to jeden wielki umysł, to wszystko, co znajduje się w tym umyśle i w ogóle wszystko, co istnieje, tak jak Grecy twierdzili, jest wyłącznie ideą. Ideą w umyśle Boga. Czyli wszystko, czego doświadczamy, wszystko, co istnieje, jest tak naprawdę jednym wielkim wyobrażeniem, imaginacją Boga, wyobraźnią. Takimi scenariuszami, które tak jak my sobie czasami w głowie odtwarzamy, są wymyślone przez ten cały absolut. Czyli wszystko tak naprawdę jest jednym wielkim snem Boga. Jak widzimy, jest to bardzo logiczne, wiąże się to ze starożytnymi tradycjami, jest to dosyć wizja spójna, która może tłumaczyć wszystko, co istnieje. Czemu, nie wiem, świat wygląda tak, a nie inaczej? No, ponieważ taka była idea, żeby tak to wszystko wyglądało, żeby, nie wiem, człowiek tak wyglądał, żeby świat tak wyglądał, nasz wszechświat też materialny i po prostu z tej idei się wszystko zmanifestowało i w zależności od tego, co było chciane, tak, to powstał taki wszechświat akurat z takimi prawami, aby to wszystko mogło powstać. To jest podobne trochę do konsekutywnych, czyli takich poprzedzających się wszechświatów w hinduizmie, gdzie jest mowa, że ciągle te wszechświaty powstają i się kurczą i za każdym razem są nieco inne prawa fizyczne, ponieważ za każdym razem kreacja chce wyglądać trochę inaczej i uczy się na błędach z poprzedniej kreacji. Gdzieś, nie wiem, coś nie działało, no to w następnej tej kreacji będzie naprawione. I to tak naprawdę możemy porównać Boga do takiej taką osobę śniącą, która śni sobie albo wyobraża sobie, tak jak dzieci sobie, dorośli też wyobrażają, po prostu co chce doświadczyć. Pomyślmy sobie, tak jak my, no wyobrażamy sobie, nie wiem, świat jakiś taki, raj powiedzmy, tak samo to wszystko jest wyobraźnią absolutu, często identyfikowanego w religiach, w tradycjach z Bogiem. Jednak tu raczej jest mowa o takim Bogu w kontekście filozoficznym, nie trzeba tutaj żadnej religii, chociaż wiele religii, czy to też chrześcijaństwo, czy to hinduizm, czy to tradycja ze starożytnego Egiptu się w tym przypadku ze sobą zgadzają. Tego jak widzimy, wszystko może być jednym wielkim snem, wszystko może być wyłącznie wyobrażone i może hermetyzm ma rację, gdy mówi o tym, że my jako człowiek dzięki naszym wyższym aspektom umysłu, takim jak wyobraźnia, jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boga, ponieważ tak jak ten Bóg, ten absolut potrafi sobie wyobrazić i stworzyć cały wszechświat, tak samo my w porównaniu do innych istot niższych mamy tę wyobraźnię i też możemy tworzyć. Zauważmy, dzięki temu mogliśmy stworzyć całą cywilizację, możemy tworzyć sztukę i wiele innych rzeczy. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, możecie wpaść na mój kanał, poznaczcie więcej podobnych odcinków. Tutaj wyświetlą się nowe odcinki. Ja dziękuję Wam za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku.